Studio Lata, Aleksandra Barcikowska, witam Państwa. Wakacje to czas beztroski, ale to przecież wcale nie znaczy, że nie można robić rzeczy ciekawych, inspirujących i kreatywnych. I o jednym z takich projektów skierowanych do młodzieży z Polski i z Ukrainy porozmawiam z moimi dzisiejszymi gośćmi. Z panią Iryną Kuzjan, która jest przedsiębiorczynią i lektorką języka polskiego, oraz z panem Tomaszem Stępniakiem, pedagogiem teatru i lektorem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o samym projekcie, cofnijmy się kilka miesięcy, bo pod koniec marca odwiedziła nas pani w studiu, żeby opowiedzieć o sytuacji uchodźców wojennych i o problemach ze znalezieniem lokum w Koszalinie lub w okolicach, i o nauce języka polskiego, o poszukiwaniu pracy. Jak sytuacja wygląda dziś? Czy chociaż część tych problemów udało się rozwiązać? No, na początku bym chciała powiedzieć, że ten projekt, który wspólnie z lektorami robiliśmy, był naprawdę takim strzałem w dziesiątkę, ponieważ uczestniczyło około 300 osób, także no, to jest naprawdę dużo. Część osób wyjechała z Koszalina, część osób znalazła pracę, więc nie mogła za bardzo jakby brać udział dalej w tych lekcjach, ale tutaj i ja, i Tomek na 100% może potwierdzić, że wyraz oczu tych ludzi na początku naszego projektu, a później, to jest po prostu naprawdę taka ogromna różnica. Mówimy o nauce języka polskiego. Tak, mówimy o nauce języka polskiego. Oni trochę tych lektorów traktowali jak takie źródło informacji nie tylko o nauce języka polskiego, ale też różne sprawy. Tak? Pytali się o fryzjera, pytali się o sprawy urzędowe, czasami przychodzili, przynosili jakieś dokumenty. Także naprawdę wiele dobrego z tego wynikło. Oprócz tego ludzie też nabrali się takiego troszkę zaufania do nas i widzieli, że jest do kogo w razie W podejść. Teraz część osób wyjechała, wrócili do Ukrainy. Część osób już znalazła sobie jakąś pracę. Część osób po prostu jeszcze się próbuje aklimatyzować. No ale na pewno jakby stan emocjonalny tych osób jest o wiele lepszy i oni się czują tutaj w Koszalinie o wiele lepiej niż to było na początku. Panie Tomaszu, też ma pan takie wrażenie? Zdecydowanie, bo ja byłem jednym z tych lektorów. I dodam może tyle, że ja ciągle mam kontakt z tymi uczniami. Ja ciągle interesuję się o tym, jak sobie radzą. Ciągle gdzieś się spotykamy, dwa razy byliśmy razem już w teatrze. I pytają mnie teraz o szkoły, bo te dzieci już, które były w tych klasach przygotowawczych, też będą wybierały te szkoły i różne relacje powstały. I ja nawet powiem tak, że to są członkowie mojej rodziny, bo moja córka już właściwie o niektórych z tych koleżanek czy kolegów, które przychodziły z mamami na te zajęcia, mówi trochę tak jak o rodzeństwie, którego chyba jej brakuje. Pani Irino, ma pani rodzinę i przyjaciół, którzy mimo ataku Rosjan zdecydowali się nie opuszczać kraju. I jak więc sytuacja w Ukrainie wygląda dziś? Jak Ukraina radzi sobie z trwającą już ponad 4 miesiące wojną? Myślę, że częściowo nauczyliśmy się żyć i funkcjonować w wojnie. Jak rozmawiam z moją rodziną, to oni już nie chowają się, jak jest alarm, do piwnicy. Ustawili sobie jakieś tam kanapy w takich miejscach, gdzie nie polecą szyby. Ta rodzina, która jest bliżej centralnej Ukrainy, to też jakby już, jak moja kuzynka z Szypetowki mówiła, ona mówi, że ona już wie, jaki sprzęt wojskowy jedzie po odgłosach, tak? Także no, jakoś ten nasz mózg potrafi się przystosować do bardzo trudnych sytuacji. Osobiście muszę się przyznać, że przestałam oglądać wiadomości, czytam tylko, ponieważ to mnie wykolejało i nie mogłam po prostu ani pracować, ani działać, ani coś myśleć. Cały czas wiem, ja zdaję sobie sprawę, że ludzie już po prostu zaczęli żyć swoim życiem. W tej nienormalnej sytuacji szukają normalności. Tak, nawet jak pamiętam, na pierwszy spektakl tutaj przyszłam
do Teatru Bałtyckiego już jak wojna trwała i Tomek Ogonowski powiedział takie fajne słowa, że my musimy się nauczyć tak żyć trochę normalniej, ponieważ jak my się zamkniemy, to będzie takie zwycięstwo małe dla Putina, tak? Jeżeli będzie umiał nas wykoleić z naszej normalności, tak? Ja wiem, że nikt tutaj w Polsce, nie na świecie, z moich przyjaciół w Stanach na przykład, nie zaakceptowali tej sytuacji. Oni dalej jakby są przeciwko i robią wszystko, żeby Ukrainę. Tak, żeby Ukrainę wesprzeć. Jak w tej sytuacji dać sobie radę i jak postąpić? No, tym się zajmują politycy, czy to robią dobrze, czy nie. Ukraina walczy. Ja wierzę w zwycięstwo. Ale to są kolejne ludzkie życia, to są kolejne jakby terytoria spalone do cna. To mnie po prostu... Ja wiem, że Ukrainę odbudujemy, ale to... Czy to będzie boli, za mojego oczywiście. Życia, tak? To jest po prostu... To są tysiące budynków, to są grunty, które nie wiem, teraz jest tam mnóstwo bomb, tak? Jakiś min i zaminowane. Tak dalej. To są dziecięce życia wykolejone, tak? To są emocje, to są przeżycia, to są wspomnienia, to są traumy ogromne. To jest brak nóg, brak rąk, tak? Jakby to dalej tam trwa, tak? Ostatnio w Kremenczuku, no Odessa, którą zawsze chciałam, odwiedziłam jako dziecko, a chciałam pojechać zobaczyć, ponieważ ten klimat odeski i tak dalej. To jest wszystko, żeby to odbudować, będą potrzebne lata. Nawet ale się dobrą, uda, my w to uda wierzymy. Się, tak, uda się, tylko że mówię, że to jest po prostu, my musimy dalej mieć tą świadomość, oczywiście, tak? Oczywiście. Że tam... Ludzie giną. I tam cały czas trwa wojna. Tam ludzi porywają, tak? Ile Ukraińców jest w Rosji teraz, w tych filtracyjnych lagrach? To jest, no dla mnie, to jest tragedia. To prawda, ale odskocznią od tej trudnej rzeczywistości mogą być zajęcia dla młodych ludzi. I właśnie ten polsko-ukraiński projekt teatralny niebawem się rozpocznie, już za kilka dni. Ile osób i w jakim wieku weźmie w nim udział? Ten projekt w ogóle, myśl o tym projekcie teatralnym powstała podczas kursu języka polskiego dla młodzieży. Poznałam tam fantastyczną ukraińską młodzież. Z nimi bardzo dużo spędzałam czas, rozmawiałam i oni ciągle im brakowało tej młodzieży polskiej, jakby przyjaciół z Polski. Żeby się nie zamykać, tak, żeby tylko się w swoim nie zamykać gronie. Tylko w swoim gronie. Oni nie mieli dostępu do tych Polaków, tak, młodych. Młodzi Polacy myślę, że też mają troszeczkę taki problem z tym, jak z tymi ludźmi rozmawiać. No tak. Tak? Jest wojna, to nie są takie łatwe tematy. Oczywiście. Bardzo szybko i łatwo było się integrować, jak to byli dzieci zarobkowiczów, którzy tutaj przyjechali. A tutaj jest, my może nawet sobie o tym nie myślimy, ale mając do czynienia tyle lat z młodzieżą, myślę, że oni się nad tym zastanawiają. Więc my chcemy z Tomkiem stworzyć i z tymi ludźmi, którzy będą brać udział w tym projekcie, stworzyć taką platformę, na której możliwym by było poznać, żeby te dwie grupy, ukraińska i polska, po prostu poznały się, zaprzyjaźniły się i ta kulminacja, czyli ten koncert w amfiteatrze podczas charytatywnego koncertu 27 sierpnia, to jest tak naprawdę taki dobry pomysł, tak? Fajnie jest przygotować przedstawienie, ale dla nas bardziej cenny jest proces. Cały ten proces, że ci młodzi ludzie będą mogli ze sobą pobyć. To panie Tomaszu, właśnie kogo udało się zwerbować albo zachęcić do udziału w tym projekcie i w jakim wieku? Tak, jak powiedziała Irina, młodzież ukraińska jest i czeka. I ona była od początku, bo Irina ma tę umiejętność i talent pracy z młodzieżą. Ja przez wiele lat pracowałem z młodzieżą i wystarczy, że powiedziałem kilku osobom, o których wiedziałem, że wezmą udział w tym projekcie, żeby do nas dołączyły. To będą uczniowie różnych szkół koszalińskich. Tam się znajdą też, właśnie wczoraj się dowiedziałem, wolontariusze z Hali Gwardii
i na nich bardzo liczę, bo to były te osoby, które miały już kontakt z Ukraińcami. Tam się też nawiązały bardzo ciekawe i bliskie relacje. I oni też znają trochę język, już poznali trochę język, będzie trochę łatwiej. Natomiast wiemy, że te warsztaty, które teraz będą organizowane w Majsterii w weekend, w sobotę i w niedzielę, to będą warsztaty w języku angielskim. Czyli tak jak na przykład ja byłem zawsze przygotowany, bo współpracując z różnymi fundacjami, które zajmowały się wymianą teatralną, te wszystkie warsztaty prowadziliśmy w języku angielskim. Więc to jest przy okazji szansa do tego, żeby porozumiewać się w języku i nauczyć się języka w takim stopniu komunikatywnym, bo niektórzy właśnie tego się obawiali i mówię, nie bójcie się, jest w porządku. To w jakim kierunku ci młodzi ludzie będą się rozwijać? Bo rzeczywiście chodzi o to, żeby stworzyć płaszczyznę do rozmowy, do kontaktu, ale co przy okazji jeszcze? Mi zawsze najbardziej zależy w tego typu zajęciach, warsztatach, właśnie na, jak powiedziała Irina, w tym procesie. W procesie dzieją się ważne rzeczy z perspektywy psychologicznej. Teatr, narzędzia teatralne często służą pedagogowi teatru do terapii, do wychowania. I my nie doceniamy właśnie bardzo często tego procesu, czekając na ten ostateczny efekt i koniec, tak? Bo przyjdą rodzice, bo przyjdą znajomi, zobaczą. Najwięcej dzieje się podczas warsztatów, najwięcej dzieje się podczas prób, podczas wybierania pomysłu. Wszystko się liczy. Liczy się wybór scenografii, wybór muzyki, choreografii. To się tam się dzieją wspaniałe rzeczy. I zależałoby nam, żeby te rzeczy również gdzieś później pokazać, jak to się wszystko zmieniało. To jeszcze dwa słowa na sam koniec, powiedzmy pani Iryno, o niezwykłym gościu, bo aż z Kenii, który właśnie pojawi się jako osoba prowadząca, tak, warsztaty. Patryka Kimaniego ja poznałam już kilka lat temu. On był też gościem u nas w szkole, jak robiłam takie swoje jakieś projekty dla polskiej młodzieży, dla polskiej, ukraińskiej młodzieży, czyli tych projektów było troszeczkę. Patryk ma niesamowite umiejętności, jeżeli chodzi o integrację. Tak, został teraz we Wrocławiu, zatrzymał się, więc on tutaj przyjedzie specjalnie, jutro właśnie przyjeżdża on po prostu, jest niesamowity, tak? My jakbyśmy, bo mamy te grupy takie, wulkan energii, wulkan pomysłu i w ogóle jest bardzo egzotyczny dla młodzieży, tak? My chcieliśmy, żeby te warsztaty integracyjne troszeczkę były dalej od aktorskich, tak? Żeby to było stricte taka integracja, no tego ciekawa osoba, więc myślę, że ten cel osiągniemy. Oprócz tego jesteśmy umówieni z panem Jackiem Zdrojewskim. Aktorem Bałtyckiego Teatru. Ja w ogóle z Teatru Bałtyckiego, to jest dla mnie po prostu taki... To też byli lektorzy na tych zajęciach. Tak, podczas tego projektu oni naprawdę zawsze służą pomocą. Pan Jacek przeprowadzi już później aktorskie warsztaty. Służy pomocą nam Tomek Gogonowski, scenariuszem i tak dalej. Ja mam też doświadczenie prowadzenia teatru szkolnego. Tutaj pedagog teatralny. Także kto jak nie my. Super. To mocno trzymamy kciuki i dziękuję za tą rozmowę. Drodzy Państwo, w Koszalinie dzieją się wciąż rzeczy niezwykłe i bardzo ważne. Integracyjne spotkanie, warsztaty dla młodzieży polskiej i ukraińskiej. Taka platforma do tego, żeby trochę lepiej się poznać, żeby trochę się pouśmiechać do siebie, żeby nawiązać więzi. To właśnie będzie się działo w salkach, w pomieszczeniach przy cerkwi grecko-katolickiej już od soboty. I właśnie o tym projekcie mówili dziś pani Irina Kuzjan i Tomasz Stępniak, którzy byli moimi gośćmi. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Do widzenia. Pięknie dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Ja tylko bym chciała powiedzieć, że jeżeli ktoś z młodych Polaków by chciał jeszcze dołączyć w wieku od 15 do 17-18 lat, to jeszcze chętnie przygarniemy z 2-3 osoby.